Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim przewodniczącej komisji, pani profesor Eudoksii Papucci-Wolce za zaproszenie. Ten wykład miał się odbyć już w marcu, tak jak pani profesor wspominała, ale z wiadomych przyczyn odbywa się dopiero dzisiaj. Natomiast cieszę się niezmiernie, że w ogóle uda się zaprezentować wyniki moich ostatnich, powiedzmy, 5 lat badań, które zakończyły się obroną pracy doktorskiej w zeszłym roku. I w tym roku zostały opublikowane, także dzisiaj powiemy sobie o gemach i o ich roli w propagandzie w Rzymskiej Republice i zapanowania cesarza Augusta. Natomiast zdając sobie sprawę z tego, że gryptyka tak naprawdę nie jest, powiedzmy, bardzo popularna wśród archeologów, będę tutaj na pewno się decydował na taki krótki wstęp, żeby przybliżyć Państwu tym podstawowe pojęcia oraz pokazać podstawowe formy. Także zaczniemy sobie w ogóle od tego, czym są w ogóle gemy, a później przejdziemy już do meritum, czyli opowiemy sobie, co tak naprawdę zadecydowało o tym, że w III i II wieku przed Chrystusem ta gliptyka stała się atrakcyjna pod kątem autoprezentacji, a później również w I wieku przed Chrystusem uprawiania propagandy w starożytnym Rzymie. Opowiemy sobie o takich pierwszych wyraźnych przejawach tej wykorzystania gliptyki w celach propagandowych. Później również będzie taki przełomowy moment rywalizacji pomiędzy Pompejuszem Wielkim a Juliuszem Cezarem. Natomiast kulminacja wykorzystania gliptyki w celach propagandowych nastąpiła w trakcie trwania II wojny domowej w latach pomiędzy 44 a 27 przed Chrystusem. I na końcu zobaczymy, w jaki sposób Oktawian August, pierwszy cesarz Rzymu, włączył tą gliptykę do takiej swojej olbrzymiej machiny propagandowej i gliptyka stała się za jego panowania pełnoprawnym mechanizmem przekazywania komunikatów propagandowych do społeczeństwa. Zatem zacznijmy sobie od tego, czym są w ogóle gemy, co to jest gliptyka. Gliptyka z greckiego glyfein, czyli rytować, wycinać, jest to sztuka rzeźbienia i rytowania reliefów w kamieniach szlachetnych i półszlachetnych oraz wykonywania niewielkich rzeźb w tych materiałach. Sama gemma z łacińskiego drogi kamień, to po prostu kamień szlachetny, półszlachetny, zazwyczaj o kształcie okrągłym bądź owalnym, taka płytka, która była zdobiona reliefem. Jeżeli ten relief był wykonany w klęśle, wtedy mówimy o takiej gemie, nazywamy ją intagliem. Natomiast jeżeli była wykonana w technice reliefowej, wtedy nazywamy ją cameo. Natomiast samego artystę w starożytności, który wykonywał gemy, nazywano gliptykiem. Używano w starożytności całego szeregu różnych kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Nas będą najbardziej interesować te dwa dolne rzędy, a szczególnie grupa kwarcowa, które to materiały były najbardziej popularne, szczególnie Carneo na terenie Italii, występujący złoża tego surowca. Około 60%, powiedzmy, gem rzymskich jest wykonane z tego materiału. Natomiast jakby ten slajd tylko ma zadanie Państwu pokazać, jak bardzo różnorodne tak naprawdę są gemy pod kątem chociażby surowców, z których były wykonywane. Oczywiście niektóre były bardziej popularne, niektóre mniej, tak jak na przykład rubin, czy turkus, albo beryl. Ale oprócz samych kamieni szlachetnych i półszlachetnych wykorzystywano w starożytności też inne materiały, przede wszystkim szkło, z którego masowo produkowano, szczególnie w I wieku przed Chrystusem, gemy szklane, które były imitacjami prawdziwych kamieni szlachetnych i półszlachetnych i umożliwiały też wykorzystywanie powiedzmy gliptyki tym niższym warstwom społeczeństwa rzymskiego. Oprócz tego też do gliptyki zaliczamy niekiedy wyroby wykonane ze złota, srebra, niekiedy też brązu oraz materiałów organicznych, koralu i kości. I tutaj też zdecydowałem się pokazać skalę MOSA, skalę twardości, którą się posługujemy w bardziej w mineralogii. I warto zauważyć, że gemy to zazwyczaj wykonane z grupy kwarcowej, czyli siódemka w skali MOSA, są bardzo materiałami, były też zabytkami bardzo trwałymi, odpornymi na zniszczenie, dlatego też w naszych czasach przetrwały w dość sporych ilościach i dzięki temu też dają nam bardzo duży wgląd w życie codzienne starożytnych społeczeństw, w szczególności Rzymian. Tutaj jeszcze mapka pokazująca takie główne rejony, gdzie kamienie szlachetne w świecie starożytnym, powiedzmy, występowały, skąd były pozyskiwane, przede wszystkim Indie i Sri Lanka, tak jak zresztą dzisiaj, ale też Anatolia była takim ważnym miejscem, gdzie pozyskiwano różnego rodzaju materiały do wykonywania gem. Taki proces produkcji, powiedzmy, wykonania
takiej gemy. Zaczynało się oczywiście od wyboru odpowiedniego materiału, któremu później nadawano formę, zazwyczaj właśnie owalną albo okrągłą. Szkicowano przedstawienie, które następnie ryto. Najpierw zaczynano oczywiście od takich większych partii tego przedstawienia, następnie dodawano detale, całość poletowano i później wstawiano w odpowiednią oprawę. Te techniki i sam proces produkcji jest nam znany dosyć dobrze i ze źródeł ikonograficznych starożytnych i ze źródeł pisanych. Już powiedzmy w 7 tysiącleciu przed Chrystusem pierwsze gemy się pojawiają, natomiast w 4 tysiąclecie w Mezopotamii są one już w pełni takimi zabytkami powiedzmy w swojej klasie, czyli pieczęcie cylindryczne są to powiedzmy pierwsze takie pełnoprawne gemy, które wykonywane są techniką za pomocą wierchła łukowego. Około 500 roku przed Chrystusem to Grecy powiedzmy jeszcze wprowadzają taką znaczącą innowację, zaczynają używać wierteł z końcówkami diamentowymi, co pozwala im uzyskać niesłychanie dobre efekty technologiczne i te ich przedstawienia wyryte na ich gemach są niewątpliwie na najwyższym poziomie. I później już tak naprawdę nie dochodzi do jakichś znaczących rewolucji, co dla nas badaczy współczesnych jest bardzo problematyczne z tego względu, że już od czasów renesansu po koniec XIX wieku gemy były masowo również fałszowane przez nowożytnych rawerów, dlatego też ten właśnie, ponieważ w epoce nowożytnej tak naprawdę sama technologia produkcji niespecjalnie się zmieniła, zresztą nawet do dzisiejszych czasów, jedyne co się zmieniło to napędzanie wiertła za pomocą elektryczności. Ale to jest temat, powiedzmy, na zupełnie inny wykład, na pewno bardzo ciekawy, ale tutaj będziemy się skupiać przede wszystkim na gemach rzymskich. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o samą starożytność, tych form gliptyki jest bardzo wiele i nas na tym wykładzie będą interesować głównie te w ostatnim rzędzie na dole, czyli Italia, tutaj oprawione w pierścieniu. Kame po lewej stronie, również naczynia kameowe, czyli powiedzmy większego formatu bryły, zazwyczaj z kamieni wykonanych z grupy chalcedonu, czyli sardonyksów, onyksów albo agatów, które były rzeźbione w technice reliefowej różnego rodzaju przedstawieniami i dekorowane, oraz niewielkiego formatu figurki. Gemy oczywiście były oprawiane, były najczęściej też elementami dekoracji, więc najczęściej oprawiano je, wstawiano w pierścienie, ale również różnego rodzaju wisiorki, kolczyki, brosze czy bransoletki. I podsumowując jakby jeszcze takie najważniejsze funkcje podstawowe, jakie pełniły gemy w starożytności, to przede wszystkim były one służyły do pieczętowania, prawda? Pełniły rolę w takim tłoku pieczętnych. Te przedstawienia, które się na nich pojawiały, były zawsze w jakiś sposób związane ściśle z ich właścicielami. Także właściciel, który wybierał daną gemę, ten wizerunek miał zawsze coś powiedzieć o nim samym, być takim znakiem autoryzacyjnym, stąd też wykorzystywano je do pieczętowania czy zabezpieczania korespondencji, listów, testamentów, wszelkiego rodzaju dokumentów, ale również zabezpieczania pomieszczeń czy różnego rodzaju towarów. Oprócz tego gemy były często wykorzystywane właśnie w celach dekoracyjnych jako biżuteria i pełniły też rolę amuletów. Ale gdy zaczynamy się zastanawiać nieco bardziej nad różnymi jeszcze pobocznymi kwestiami, które są z gemami związane, okazuje się, że też często one były wykorzystywane właśnie w autoprezentacji i promocji, w podkreślaniu wysokiego statusu społecznego i bogactwa, ponieważ same kamienie szlachetne i półszlachetne były materiałami niezwykle cennymi i rzadkimi. Stąd też poświadczały o wysokim statusie społecznym i o tym, że ich posiadacz mógł sobie pozwolić na tak drogocenne dobra. Były też pamiątkami rodzinnymi, przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Manifestowano dzięki nim lojalność i poparcie wobec czy to przywódców danej opcji politycznej, bądź też promowano całe partie polityczne. Upamiętniano też na nich ważne wydarzenia, manifestowanie przekonania religijne i filozoficzne. Często też gemy były cennymi podarunkami, które miały związać w jakiś sposób osobę obdarowywaną z darczyńcą. Były też niekiedy pamiątkami z podróży, no i tak jak wspomniałem, też amuletami ochronnymi, uzdrawiającymi, a także często, zwłaszcza w powiedzmy cywilizacji greckiej, były też składane jako wota w świątyniach, ofiarowywane.
I tutaj dochodzimy do tego właśnie, te wszystkie funkcje poboczne zaczynają nam się też składać takie pytanie, czy gemy w ogóle mogą być używane w celach propagandowych i czy informują one też o zaangażowaniu Rzymian w życie polityczne. Ponieważ kiedy zaczniemy patrzeć na gemy pod kątem właśnie ich przydatności w działaniach propagandowych, zobaczymy, że z jednej strony będą one użyteczne w działaniach, takich inicjatywach odgórnych, które wychodziły od czołowych rzymskich polityków, były to działania emitentów tych komunikatów propagandowych, a z drugiej strony też, ponieważ gemy, tak jak mówiłem, były ściśle prywatnymi obiektami, prawda, które były związane bardzo z ich właścicielami, też mogły pełnić znaczną rolę w inicjatywach oddolnych, czyli pokazywaniu na przykład poparcia wobec danego polityka, czyli też będą pokazywać działania odbiorców propagandy. I to drugie zjawisko jest dla nas bardzo ważne, ponieważ tak naprawdę wśród innych kategorii materiałów archeologicznych mamy niewiele taką dobrą sprawę przykładów, gdzie możemy właśnie zaobserwować bezpośrednio to zaangażowanie społeczeństwa rzymskiego w politykę, a także badanie, możemy na gemach też przeprowadzić jakby badanie tej opinii publicznej, czy reagowała ona rzeczywiście na działania tych emitentów. Ja w swojej pracy doktorskiej też na potrzeby swoich badań przyjąłem taką definicję propagandy, że są to próby kształtowania percepcji i też manipulowania poglądami innych ludzi, czy też wywierania bezpośredniego wpływu na ich zachowania, tak aby były one zgodne z intencją propagandysty, tego, od którego wychodziły te komunikaty propagandowe. I jakby próbując w jakiś sposób ten temat wykorzystania krytyki tutaj rozpocząć, wyszedłem od takich trzech punktów, od trzech tradycji, które, ponieważ trzeba zacząć od tego, że już w tradycji etrusko-italskiej, prawda, wśród etrusków i wśród plemion italskich gemy były masowo wykorzystywane. I tam właśnie były one wykorzystywane przede wszystkim w autoprezentacji, czyli na gemach pojawiały się zazwyczaj wizerunki, które albo informowały na przykład o jakichś szczególnych cechach, zazwyczaj bardzo pozytywnych cechach oczywiście ich właścicieli, podkreślały ich na przykład wysoki status społeczny, często informowały o wykonywanej profesji, o jakimś ważnej funkcji w społeczeństwie. Ale też tak jak mamy na to dowody również w źródłach pisanych, u Pliniusza Starszego na przykład możemy przeczytać, że Intercartia, którego ojciec wyzwał Scypiona Emiliusza na pojedynek i zabił go, w nim zwykł nosić pierścień przedstawiający scenę, która upamiętniała to wydarzenie. Więc widzimy, że już w III, II wieku przed Chrystusem gemy były też wykorzystywane do właśnie upamiętniania jakichś ważnych wydarzeń z życia ludzi. Ale tak jak mówiłem, w tradycji tej etrusko-italskiej ta forma, ta funkcja autoprezentacji była szczególnie istotna i ona później przeniknęła też do starożytnego Rzymu i sami Rzymianie również używali gem w celach autoprezentacji. Tak jak na przykład tutaj na tym Karneolus, Muzeum Narodowego w Krakowie mamy symbole auguratu litus i capis, które prawdopodobnie też, co ciekawe, tego typu wizerunek znajduje się chociażby na przykład na posągu Tyberiusza znalezionego w Kumę. I tam właśnie ten pierścień z podobną symboliką oczywiście nam wskazuje na funkcję kapłańską Tyberiusza, cesarza Tyberiusza. Natomiast tego typu, powiedzmy, pierścienie czy gemy są znajdowane już znacznie wcześniej, już w pierwszym wieku przed Chrystusem i też musiały właśnie informować o jakiejś ważnej funkcji społecznej posiadacza tej gemy, czy też informowały o jego profesji, tak jak na przykład odcisk tego zaginionego Intaglio przedstawiający bankiera. Z drugim takim kierunkiem, z którego znaczny wpływ wywarł na to, jak i później kształtowała się kultura rzymska w III, II i I wieku przed Chrystusem, jest oczywiście kultura helenistyczna i ta tradycja helenistyczna miała też znaczący wkład, albowiem wśród królestw helenistycznych, szczególnie wśród Ptolemeuszy, działania propagandowe oczywiście były szeroko rozpowszechnione i zakrojone na dużą skalę. Niekiedy możemy znaleźć takie przykłady, tak jak właśnie prezentowane tutaj na tym slajdzie Intaglio wykonany z pasty szklanej, która jest tak naprawdę odciskiem z matrycy, prawdopodobnie wykonanym przez grawera, który nie tylko wykonał same gemy, ale również być może był grawerem stempli do picia monet. Tak jak tutaj prezentowana autografa Ptolemeusza II jest to tak naprawdę kopia, przepraszam, gema jest właściwie kopią wizerunku z tej monety. I tego typu, dlatego też widzimy, że już właśnie wśród Ptolemeuszy
Bardzo często dochodziło do sytuacji, kiedy oficjalny przekaz propagandowy komunikowany oficjalnym środkiem, nie, bardziej powiedzmy oficjalnym środkiem, jakim były monety, był też przetwarzany w bardziej prywatnych mediach, takich jak Wikipedia. Oczywiście jesteśmy w stanie wskazać też szereg innych podobieństw, chociażby na podstawie na przykład badań portretów, które występują na gemach helenistycznych, jak i portretów, które występują na monetach w okresie helenistycznym. I też w źródłach pisanych znajdujemy wzmianki chociażby o tym, że Aleksander Wielki zatrudniał Pyrgotelesa, który miał wyłączność na wykonywanie gem z jego wizerunkiem. Mamy też u Polibiusza czy u Atenajosa, możemy przeczytać o tym właśnie, że gemy często były wykorzystywane do manifestacji poparcia dla jakiegoś konkretnego polityka bądź określonej partii politycznej. I co ważne, właśnie te portrety, to umieszczanie portretów na gemach, tak to bardzo rozpowszechnione w kulturze helenistycznej, zaczęło być szczególnie w II wieku przed Chrystusem również popularne wśród Rzymian. Rzymian, którzy docierali do tych wschodnich części basenu Morza Śródziemnego i pomału absorbowali pewne nowe zachowania po to, aby promować samych siebie. Wcześniej, powiedzmy w III wieku przed Chrystusem, raczej nie występują portrety Rzymian, powiedzmy na ich gemmach. Natomiast właśnie pod wpływem tego kontaktu z kulturą helenistyczną ci przywódcy, którzy tam docierają, którzy podbijają, przyłączają kolejne tereny do Imperium Rzymskiego, zaczynają zatrudniać greckich grawerów po to, aby promować samych siebie. I stąd też mamy właśnie przykłady takie jak tutaj ten granat prezentujący prawdopodobnie portret Titusa Quincius'a Flamininusa, którego możemy identyfikować dzięki porównaniom z jego portretem występującym chociażby na jego staterze wybitym około 196 roku przed Chrystusem. I wreszcie jakby trzecim takim elementem, który nam się już składa na tą całość, jaką jest wykształtowanie się polityki rzymskiej w III wieku i w II wieku przed Chrystusem, jest właśnie ta tradycja rzymska, tradycja lokalna. W źródłach pisanych znajdujemy całkiem sporo informacji o bardzo istotnej funkcji czy znaczeniu takiej instytucji pierścienia rodowego, który był przekazywany, na którym znajdował się jakiś wizerunek związany najczęściej z legendarnymi początkami danego rodu i był on przekazywany z pokolenia na pokolenie najważniejszemu członkowi tego rodu. I tak na przykład właśnie też Pliniusz Starszy podaje o tym, dlaczego właśnie cesarz August używał jako swojej pierwszej pieczęci wizerunku Sfinksa, ponieważ był to symbol, który używała jego matka oraz inni członkowie rodu jej rodziny. Z kolei cesarz Galba, tak jak pisze o tym Cassius Dion, używał pieczęci swoich przodków, która nosiła wizerunek psa stojącego na dziobem okrętu. I takich przykładów możemy sobie oczywiście mnożyć. Natomiast warto też zaobserwować pewne zjawiska. Zjawiska, które są nam na przykład znane dosyć dobrze z monet, ponieważ już w drugiej połowie II wieku przed Chrystusem na monetach triumfierowej monetarni zaczynają umieszczać, promować pomału swoje rodziny, a także samych siebie. I ten sam mechanizm jakby promocji zauważamy również w mityce, więc możemy przypuszczać, że niektóre z takich gem, które przedstawiają wizerunki, które możemy zidentyfikować dzięki właśnie porównaniu ich z monetami, jako związane z promocją rodziny danego rodu rzymskiego, były używane po to, aby z jednej strony promować tą rodzinę poprzez umieszczanie takiego wizerunku w swoim osobistym pierścieniu, z drugiej strony po to, aby manifestować przynależność do właśnie do bycia członkiem danego rodu. Tak, tutaj kilka jeszcze przykładów pokazujących właśnie te podobieństwa pomiędzy materiałem biblicznym a materiałem numizmatycznym. Oprócz tego warto jeszcze zwrócić uwagę, że już właśnie w III i II wieku przed Chrystusem w Biblii też pojawiają się rzymskie takie tematy, które jednoznacznie właśnie wskazują na upamiętnianie ważnych wydarzeń, takich jak zwycięstwa militarne, ale również mamy do czynienia z pewną formą propagandy takiej, byśmy powiedzieli, państwowej, gdzie na przykład właśnie w trakcie II wojny punickiej, tak jak na monetach pojawiają się sceny, pojawiają się tego typu wizerunki, które miały służyć, powiedzmy, zjednoczeniu Rzymian w jednej sprawie, tak samo też w Litce. One również się pojawiają, co by oznaczało, że rzeczywiście tego rodzaju inicjatywy były absorbowane i później przetwarzane przez indywidualnych ludzi.
Jednak takim pierwszym ważnym sygnałem dla nas, kiedy to rzeczywiście ta mityka jest jednoznacznie już zaadoptowana do propagandy, jest działalność polityczna Lucjusza Korneliusza Sulli. O nim w źródłach pisanych znajdujemy zapiski o jego dwóch pieczęciach, których używał. Jako pierwszej pieczęci używał wizerunku jego samego zasiadającego na tronie i przyjmującego pojmanego jogurtę z rąk Bukusa, który ofiarowuje mu również gałązkę oliwną. Sama pieczęć nie zachowała się do naszych czasów, jednak jego syn Faustus Korneliusz Sulla w 56 roku przed Chrystusem umieścił bardzo podobny wizerunek na swojej monecie. Stąd też przypuszczamy, że właśnie powielał on tą pieczęć Sulli. Tak samo drugą pieczęcią Sulli przedstawiała ona wizerunek trzech trofeów, które symbolizowały zwycięstwa Sulli na trzech kontynentach. Również znajdujemy na kolejnym momencie Faustusa Korneliusza Sulli, która również mogła przywoływać, powiedzmy, ten wizerunek z jej pieczęci. Ale to użycie tych wizerunków jednoznacznie propagandowych, ponieważ pamiętających bardzo ważne momenty kariery Sulli, były niewątpliwie bardzo ważne, są bardzo ważne z naszego punktu widzenia, ponieważ właśnie są takim pierwszym jednoznacznym działaniem, które pokazuje, że umieszczano na swoich osobistych pieczęciach, które później oczywiście były powielane, czy to na dokumentach, czy na listach, czy w jakiejś innej formie, w formie odcisku, były później powielane i docierały tak naprawdę do szeregu odbiorców. Także niekoniecznie to, że umieszczamy na niewielkim kamieniu wizerunek, mógłby się wydawać na pierwszy rzut oka mało znaczący, tak naprawdę poprzez to powielanie późniejsze mógł docierać do bardzo dużej grupy odbiorców, podobnie zresztą jak monety. W przypadku, powiedzmy, polityków rzymskich, którzy z Sullą konkurowali, na przykład też ciekawym fragment czytamy opiniusza, który opisuje Gajusza Mariusza w trakcie swojego triumfu, który złamał, powiedzmy, tabu, złamał pewien zwyczaj, obyczaj, i zamiast pierścienia żelaznego w trakcie swojego triumfu użył pierścienia złotego z gemu. I tym samym oczywiście ten pierścień żelazny był używany przez triumfatorów w starożytnym Rzymie po to, aby pokazać skromność i pietas. Natomiast Gajusz Mariusz świadomie złamał to, ten zwyczaj. Z kolei z innych takich ciekawych historii, które możemy tutaj przytoczyć, też poniekąd związane z propagandą, ale w nieco innym sensie, jest historia Lucjusza Licyniusza Lucullusa i jego poselstwa do króla ptolemejskiego Ptolemeusza IX Sotera, który przekazał mu w trakcie jego audiencji pierścień z szmaragdem okradzionym złoto z wizerunkiem właśnie króla ptolemejskiego. Lucullus, chociaż nie chciał przyjąć tego podarunku, musiał go, zdecydował się go oczywiście przyjąć, ponieważ nie chciał obrazić monarchy. Natomiast jakby ten fragment jest dla nas o tyle ciekawy, że pokazuje, że też często my pełnimy funkcję, powiedzmy, takich podarunków dyplomatycznych, które były wymieniane pomiędzy w trakcie posadzki. Oczywiście w początkach pierwszego wieku przed Chrystusem, oprócz tych działań czołowych rzymskich polityków, obserwujemy też podobne mechanizmy, ale wśród, powiedzmy, nieznanych dla nas anonimowych dzisiaj innych polityków o mniejszym znaczeniu. Jednak ich portrety często pojawiają się właśnie na gemach. Często w kontekście właśnie, na przykład tutaj po prawej stronie mamy taki przykład Italia, gdzie ta głowa tego młodego Rzymianina jest zwieńczona wieńcem laurowym przez Wiktoria, więc też pewnie w nawiązaniu do jakiegoś szczególnego upamiętnienia, jakiegoś szczególnego sukcesu. I też w tym początkach pierwszego wieku przed Chrystusem nadal obserwujemy to zjawisko promocji rodu rzymskiego, promocji rodziny, czy też promocji przynależności do tego rodu. Pojawiają się takie wizerunki, jak na przykład tutaj Odyseusz, czytany przez swojego psa Argosa, który obserwujemy na monetach bitych przez przedstawicieli ludu Mamiliuszy. I takie same wręcz przedstawienia odnajdujemy na gemach, tak jak chociażby na tym egzemplarzu tutaj z Krakowa. Daje to nam pole do tego, aby interpretować tego typu zabytki być może jako właśnie związane z przedstawicielami rodu Mamiliuszy, należące kiedyś do rodu Mamiliuszy, którzy w ten sposób pokazywali swoją przynależność do danej rodziny. Kolejnym takim przełomowym, powiedzmy, momentem, który
wykorzystywaniu gen CAR propagandowych w Rzymie jest tkwił w Pompeusza Wielkiego w 61 roku nad cymiterem VI Opatorem. Ten triumf był o tyle ważny, ponieważ Pompejusz sprowadził do Rzymu daktyliotekę, czyli kolekcję, zbiór ponad 2000 grawerowanych gen, ponieważ Mitradates VI Opatr był kolekcjonerem, zapalonym kolekcjonerem gen. I ta kolekcja właśnie została przejęta przez Pompejusza Wielkiego, przywieziona do Rzymu i później złożona w ofierze na Kapitolu. Tym samym oczywiście to złożenie w ofierze na Kapitolu samo w sobie jest takim działaniem propagandowym i tutaj widzimy, że gemy nie tylko bezpośrednio jako zabytki, jako przedmioty mogły przenosić komunikaty propagandowe, ale mogły też być wykorzystane w trakcie jakichś czynności czy też rytuałów do tego, aby tą propagandę szerzyć. I tak właśnie użył ich Pompejusz. Za Pompejusza również pojawia się coraz więcej portretów danego przywódcy politycznego, co jest dla nas znaczące, ponieważ te portrety później będą powielane coraz bardziej również na gemach szklanych. I właśnie od powiedzmy połowy tego pierwszego wieku przed Chrystusem tutaj gemy szklane również odciskane z matryc, produkowane seryjnie, zaczynają być również bardzo istotnym medium propagandy. Ale też warto wspomnieć o tym, że Pompejusz Wielki również, podobnie jak Sulla, w swoich pieczęciach osobistych umieszczał takie wizerunki, które miały jednoznacznie wydźwięk propagandowy. Czyli najpierw pieczętował się wizerunkiem trzech trofeów, również symbolizujących zwycięstwa na trzech różnych kontynentach, ale też jego druga pieczęć jest niezwykle ciekawa, ponieważ według Plutarcha pieczętował się Pompejusz również wizerunkiem lwa toczącego i trzymającego miecz. Ten wizerunek jest o tyle istotny, że takim samym wizerunkiem pieczętował się również Aleksander Wielki, więc mielibyśmy tutaj również nawiązanie do osiągnięć Aleksandra Wielkiego, porównanie osiągnięć Pompejusza z osiągnięciami Aleksandra Wielkiego. Istnieje też przypuszczenie co do tego, że być może obie pieczęcie były używane równocześnie przez Pompejusza, tylko że ta druga była używana we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, tam gdzie tego typu powiedzmy komunikaty byłyby dużo bardziej akceptowane niż w samym Rzymie. Ale też to warto zauważyć, też właśnie za Pompejusza, za działalności politycznej Pompejusza Wielkiego pojawiają się nam pierwsze kamery, czyli forma nowa, zupełnie w Rzymie nieznana do tej pory. Do tej pory używano wyłącznie właściwie Italii. Tak pojawiają się po tych wszystkich podbojach w wschodniej części basenu Morza Śródziemnego Pompejusza pojawiają się kamery z jego wizerunkiem. Jego portret też właśnie zostaje wprowadzony do tego nowego medium. Pojawiają się też wizerunki właśnie znów nawiązujące do jego porównań z Aleksandrem Wielkim. Z kolei jego rywal, Juliusz Cezar, można powiedzieć, że właśnie ta rywalizacja pomiędzy tymi dwoma politykami bardzo dobrze ma swoje odbicie w materiale egiptycznym, ponieważ podążając za przykładem Pompejusza, z kolei Cezar po jego wizycie w Egipcie skonfiskował tam prawdopodobnie zbiory gen, które były gromadzone przez wieki, przez Ptolemeuszy i sprowadził je do Rzymu i następnie złożył świątyni Venus Genetrix na swoim forum. Ponad tym wiemy też ze źródeł pisanych, że sam Juliusz Cezar był też zapalonym kolekcjonerem gen i miał w zwyczaju nosić jako swoje, i używać jako swojej oficjalnej pieczęci wizerunku Venus Vitrix, Venus uzbrojonej. Właśnie w materiale egiptycznym dobrze właśnie widać to, że do powiedzmy połowy pierwszego wieku przed Chrystusem ten wizerunek właściwie nie występuje na gemach. Natomiast dopiero po tym, jak Juliusz Cezar wprowadził go, zaczął go używać jako oficjalnej swojej pieczęci, oczywiście co miało związek z propagandą idei o boskich korzeniach jego rodu, ten wizerunek zaczyna się masowo pojawiać na gemach po pierwszej połowie, powiedzmy, pierwszego wieku przed Chrystusem, co również wskazywałoby na to, że te komunikaty propagandowe to wybieranie jakiegoś wizerunku jako swoje i używanie go jako osobistej i oficjalnej też pieczęci wywierało wpływ na społeczeństwo i też być może osoby prywatne zaczęły po to, aby zidentyfikować się z propagandystą, zaczęły również takiego samego wizerunku używać. Oprócz tego też warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku Juliusza Cezara mamy do czynienia z takimi dosyć ciekawymi obiektami, jak na przykład ten Chalcedon po lewej stronie,
który prezentuje jako po pierwsze w wieńcu laurowym, ale również w diademie wykonanym z takich kwiatów. Ten diadem, symbol władzy królewskiej, oczywiście byłby nie do zaakceptowania w samym Rzymie, natomiast gemma ta została znaleziona w Egipcie, co być może też by znów wskazywało nam na to, że te komunikaty propagandowe, ta Egiptyka jakby dostarczała nam dowodów na to, że te komunikaty propagandowe w starożytnym Rzymie często były dostosowywane do odbiorców, prawda? Czyli dla mieszkańców powiedzmy wschodniej części czasem innego mieszkańców Egiptu wysłano innego rodzaju komunikaty, ponieważ na przykład tego typu wizerunek byłby nie do zaakceptowania w samym Rzymie. Z kolei ta kamea po prawej stronie, przedstawiająca Juliusza Cezara na tle z drugim popiersiem, który interpretujemy jako Wenus, została znaleziona w Taragonie. Taragona, która w 45 roku przed Chrystusem została przez Juliusza Cezara podniesiona do rangi kolonii rzymskiej. Też być może ten zabytek jest przykładem na to, że sam Juliusz Cezar jako ten propagandysta starał się być może na przykład dystrybuować zabytki, przepraszam, nie zabytki, obiekty, które w jakiś sposób mogły związać lokalną arystokrację, lokalnych przywódców z nim samym, bądź też być może to właśnie przedstawicieli lokalnych elit starali się poprzez chociażby zamawianie tego typu i wykonywanie właśnie tego typu obiektów na pokazanie swoich związków z ich sojusznikami z Rzymu. Tak jak mówiłem już na początku, szczyt zaangażowania Egiptyki w propagandę w Rzymie następuje właśnie w trakcie II wojny domowej w latach między 44 a 27 przed Chrystusem. I tutaj i zarówno w źródłach pisanych, jak i w samym materiale archeologicznym, który występuje najczęściej w kolekcjach, znajdujemy cały szereg gem, które z wizerunkami chociażby na przykład Pompejczyków, Sextusa Pompejusza. Jeżeli chodzi o samego Sextusa, możemy wskazać z dużym dozą prawdopodobieństwa, że na Sycylii zorganizował on cały warsztat, który właśnie wykonywał gemy z jego wizerunkiem, ale też, co ciekawe, u Florusa czytamy o tym, że po jego przegranej bitwie pod Andochus jego żołnierze wyrzucali do wody, do morza swoje pierścienie, prawdopodobnie po to, żeby nie zostać na brzegu rozpoznanymi jako właśnie zwolennicy Pompejusza. To by z kolei też daje nam dowód na to, że rzeczywiście gemy często były, te komunikaty propagandowe były przetwarzane przez indywidualne osoby, i też daje nam dowód na to zaangażowanie się rzymskiego społeczeństwa w politykę. To zaangażowanie też przejawia się chociażby w tym, że portrety prywatnych osób umieszczane na gemmach często są w jakiś sposób zbliżone bardzo do tych swoich przywódców. To by mogło też świadczyć o tym, że osoby prywatne również starały się w ten sposób zamanifestować swoje poparcie wobec przywódców politycznych. Mamy też dowody na to, że podobne mechanizmy, jak na przykład występujące na monetach, przeniesienie autorytetu, również odbywało się poprzez za użyciem gen. Tak jak znamy przykład chociażby transferu autorytetu z ojca na syna w przypadku Sextusa Pompejusza, gdzie na przykład na jego monecie wybitej w 44 czy 43 roku przed Chrystusem przedstawiony jest jego ojciec jako Neptun, czy też symbolami Boga Neptuna. Takie same wizerunki odnajdujemy, analogiczne wizerunki odnajdujemy również w Egiptyce. W przypadku Republikan u nich to zaangażowanie polityki w maszynę propagandową jest właściwie najmniejsze i takim jedynym motywem, który można by było wskazać jako bardzo popularny, był wizerunek Brutusa, który musiał się stać takim symbolem bardzo popularnym wśród zwolenników obalenia Cezara. Stąd też właśnie jego głowa najczęściej pojawia się na gemmach. Często występuje ona również z inicjałami imion swoich właścicieli tych gem, co by wskazywało również na te inicjatywy oddolne. Często ta głowa Brutusa występuje w zestawieniu z symboliką, która oczywiście ma jednoznaczne sugestie co do jego roli w samoddawaniu samego Juliusza Cezara. Natomiast takim najbardziej zaangażowanym w wykorzystanie Egiptyki w celach propagandowych był Oktawian. Oktawian, który z jednej strony, jak nam się wydaje, działał, czy też do pewnego stopnia mógł kontrolować nawet produkcję egiptyczną w samym Rzymie,
Z drugiej strony też mamy znów dowody na to, że jego zwolennicy też z pewnością angażowali się i zamawiali produkty, na których był przedstawiany jego portret, tak jak chociażby na tym intrawie tutaj z Krakowa, gdzie też umieszczana była symbolika mająca związać go z Juliuszem Cezarem, czy tą kwiatę z tą głową widzimy, która symbolizuje kometę, która okazywała się po pogrzebie Cezara przez jeszcze tydzień. Ale też w przypadku Oktawiana ta dyptyka jest wykorzystana na zupełnie innym poziomie, to znaczy zaczynają się pojawiać takie wyroby zupełnie luksusowe, zupełnie do tej pory w Rzymie niespotykane, wykonywane przez najwyższe klasy greckich grawerów, którzy zaczynają pomału migrować też do Rzymu, ponieważ tutaj znajdują duży rynek zbytu dla swoich produktów. I właśnie to zatrudnianie tych dyptyków greckich przez Oktawiana też nie tylko te produkty zyskują zupełnie nową, niespotykaną formę, zazwyczaj dosyć wielkoformatową, czyli te zaczynają pojawiać się nie tylko przedmioty, które by mogły mieć jakąś użyteczność taką, powiedzmy, praktyczną, ale również tego typu obiekty, jak tutaj wielkoformatowe plakiety z agatu, które jedna z nich przedstawia właśnie Oktawiana jako boga Merkurego, a druga jego siostra Oktawia jako bogini Diany. Pojawiają się też zabytki takie, gdzie Oktawian, w przeciwieństwie chociażby do Sextusa Pompeiusza, już nie tylko powołuje się na autorytet, poprzez autorytet ojca, na przychylność konkretnych bóstw, ale sam już jest przedstawiany jako bóstwo, bądź też jako syn chociażby boga Posejdona, tak w przypadku tego tutaj Italia. I też mówiłem na kilka minut wcześniej o tym, że Oktawian jako pierwszej swojej pieczęci używał wizerunku Sfinksa. Później natomiast zmienił ten wizerunek na przedstawienie Aleksandra Wielkiego, co również by było nawiązaniem, czyli imitacją Aleksandrii, nawiązaniem do porównywania swoich osiągnięć do osiągnięć tego najwybitniejszego wodza starożytności. Jego portrety są masowo produkowane, są masowo znajdowane. Mamy ich w mojej pracy doktorskiej, to było kilkaset tak naprawdę obiektów, które wyróżniają się też tym, że bardzo często jest dodawana do nich symbolika, która jest związana z promocją pokoju, dobrobytu. Często też pojawia się koziorożec, znak zodiaku Oktawiana. Także widzimy, że ta skala, powiedzmy, jest na tyle przytłaczająca w stosunku do innych polityków rzymskich, jeżeli ją porównamy z tym, co znajdujemy w przypadku Sextusa Pompeiusza czy Republikan, to są jedynie może dziesiątki portretów, tak? Tutaj ta skala by wskazywała w przypadku Oktawiana właśnie na jakiegoś stopnia kontrolę produkcji. Występują też oczywiście dalej przykłady, które wskazują na porównywanie z Aleksandrem Wielkim, które też nie tylko są znane, te mechanizmy w Biblii, ale także chociażby na przykład występują one na monetach. W przypadku Marka Antoniusza, podobnie jak z Sextusem Pompeiuszem i z Republikanami, tak naprawdę nie mamy tak wielu zabytków, które noszą jego portret, co może wydawać się na pierwszy rzut oka dziwne, ponieważ przez szereg lat rezydował on w Aleksandrii, która była centrum egiptycznym świata helenistycznego, więc miałoby predyspozycje wszelkie do tego, aby kontrolować warsztat i zatrudniać egiptyków do produkcji gem z jego wizerunkiem. Tak naprawdę tylko kilkadziesiąt zabytków nosi znam, nie znam do dnia dzisiejszego, które by przynosiły jego portret. Zdarzają się oczywiście takie, które są wyjątkowe, tak na przykład tutaj to intaglio wykonane w karneolu, które prezentuje jego głowę koronowaną przez orła legionowego. Być może ten wizerunek nawiązuje w jakimś stopniu do zwycięstwa Antoniusza nad Armenią. W przypadku Marka Miliusza Lepidusa ta liczba portretów jest jeszcze niższa, to jest zaledwie kilka egzemplarzy. Także jak na tym całym tle rzeczywiście Oktawian jawi nam się jako ten, który najmocniej wykorzystywał tę politykę do celów propagandowych. I wreszcie docieramy do jego panowania już jako cesarza. I takim pierwszym powiedzmy sygnałem, który na podstawie którego możemy stwierdzić, że rzeczywiście ta polityka za jego panowanie weszła pełnoprawnie, stała się takim narzędziem propagandy, jest właśnie umieszczenie jego własnego portretu
który stał się nie tylko jego osobistą pieczęcią, ale również oficjalną pieczęcią cesarską. Ten wizerunek używany był również przez wszystkich kolejnych cesarzy z dynastii julijsko-klaudyjskiej, co by też nam wskazywało na to, jak pisze Pliniusz, co wskazywałoby na to, że rzeczywiście stał się on takim oficjalnym znakiem, powiedzmy, państwowym. August organizuje cały warsztat liturgiczny na swoim dworze, który prowadzi Dioskurides wraz z jego trzema synami, o czym pisze Pliniusz. I tworzą oni wielkoformatowe, niezwykłe dzieła, takie jak chociażby ta kamea cesarska, przedstawiająca orła z gałązką palmową i wieńcem. Też warto zauważyć, że te wielkoformatowe kamery, czyli talia produkowane przez warsztat cesarski, przekazują te same treści propagandowe, które pojawiają się w bardziej oficjalnych, byśmy powiedzieli, kanałach propagandy, takich jak na przykład Monety. Ale też warto zwrócić uwagę, że krytyka oferuje często możliwość pójścia jeszcze dalej z tą propagandą, gdzie właśnie na przykład na tej kamei po lewej stronie z Wiednia już cesarz August jest prezentowany nie jako Bóg, tylko już sam jego Divi Augusti powozi ten rytwan, zaprzedni te tony. Jego wizerunek pojawia się dosłownie wszędzie, w każdej formie, czy to są kamery, czy to są Italia. I również warto zwrócić uwagę na dużą korelację pomiędzy tym, co występuje w liczyce za jego panowania, a tym, co pojawia się na monetach. Także widzimy bardzo duży, silny wpływ tej ideologii cesarskiej, która się przejawia nie tylko w tych właśnie wielkoformatowych produktach warsztatu cesarskiego, ale w zwykłych przedmiotach codziennego użytku, które były używane przez zwykłych ludzi. Jeżeli chodzi o Augusta, to też warto zwrócić uwagę na promocję członków jego rodziny. I też właśnie Gnityka dostarcza nam, tak jak mówiłem na wstępie, często towarów luksusowych, takich jak na przykład ten flakonik na perfumy, który jest opatrzony taką dekoracją przedstawiającą rytuał religijny, w który zaangażowane są trzy kobiety z dziecięciem oraz bożyni Wenus, Litwix, siedząca na skalę obok trofeum. Wszystko to, jak widzimy, ma związek z ideologią cesarską, prawda? Z pomocą rodziny cesarskiej. Prawdopodobnie przypuszczamy, że tego typu grób był wykonany w celu upamiętnienia narodzin jednego z młodych członków rodu julijsko-klaudyjskiego. Oczywiście w Gnityce tej cesarskiej znajdujemy potwierdzenie na to, że szereg następcy, wszyscy planowani następcy Augusta byli promowani za pomocą gen. Tego typu przedmioty, pozostaje to oczywiście otwartym pytaniem, czy były one wytwarzane na dworze cesarskim, później dystrybuowane pomiędzy, powiedzmy, najwyższym rangiem oficerów rzymskiej armii, jak i również dostojników państwowej administracji, po to, aby związać ich jeszcze silniej z przyszłym następcą. Jednak faktem jest, że rzeczywiście całkiem spora liczba takich portretów, czy to w formie kamei, czy interiów pojawia się. Pojawiają się również różnego rodzaju sceny, które podobnie jak, które mają swoje analogie na monetach, dzięki czemu możemy wskazać tutaj akurat odcisk Italia, który prezentuje Gajusza i Juliusza Cezarów, Gajusza i, przepraszam, Juliusza Cezarów jako przywódców młodzieży. I wreszcie po śmierci nawet Augusta, też jego legenda jest żywa. Po jego śmierci również są produkowane kamee i talia z jego wizerunkiem pośmiertnym. Często jest on zestawiany z Liwią po to, aby zapanowania Tyberiusza, chociażby ta produkcja tego typu obiektów jest nadal ciągle żywa, chociażby po to, aby kontynuować tą tradycję ekliptyczną, ale też po to, by pokazywać to połączenie pomiędzy Tyberiuszem a jego poprzednikiem Augustem. W mojej pracy też szereg miejsc poświęciłem na badanie prawiedliwości, co nie było łatwe, ponieważ 90% materiału pochodzi z kolekcji różnego rodzaju muzealnych czy prywatnych. Jednak pewne trendy stosowania takiej doktorskiej metodologii dało, myślę, całkiem pozytywne efekty i pozwoliło stwierdzić, że większość tak naprawdę tych obiektów była wykorzystywana w samym Rzymie albo też centralnej Italii, ale też co ciekawe, te zabytki też pojawiają się w miejscach, gdzie stacjonowały rzymskie obozy, gdzie były zakładane rzymskie obozy legionowe, takie jak Santym czy Carnuntum.
Tam też te zabytki pojawiają się w znacznych ilościach, co wskazywałoby nam na to, że odbiorcami takich gremii, użytkownikami tych propagandowych byli często właśnie żołnierze. Jeżeli chodzi o dynamikę samego procesu wykorzystywania mityki w celach propagandowych, to właśnie on stopniowo narastał od początku, powiedzmy, pierwszego wieku przed Chrystusem. Następnie właśnie w trakcie trwania tej II wojny domowej następuje wręcz wybuch produkcji tych gem propagandowych, co jest głównie związane rzeczywiście z działalnością polityczną Oktawiana i utrzymuje się on na dosyć wysokim poziomie również zaplanowania Augusta. I to w zasadzie we wszystkie formy przedstawiają się tak samo, czy Italia, czy gemy szklane, czy też kamee, także wszystkiego rodzaju zabytki egiptyczne dają nam ten sam obraz właściwie. No i też kończąc tutaj jeszcze przedstawimy sobie wnioski, jakie się nasuwają po tych naszych rozważaniach. Czyli gemy były rzeczywiście wykorzystywane w celach propagandowych Republiki Rzymskiej i zapanowania Augusta. I to tak, jak widzieliśmy na podstawie materiału archeologicznego, zabytków, samych zabytków, jak i na podstawie informacji, które znajdujemy w źródłach pisanych, były one wykorzystywane przez czołowych rzymskich polityków do nadawania tych komunikatów propagandowych, ale też przede wszystkim były używane przez zwykłych obywateli, którzy dzięki nim manifestowali przynależność do stronnictw politycznych, utożsamiali się w jakiś sposób z tym, jaką partię polityczną, czy też jakiego polityka popierali. Te inicjatywy oddolne być może właśnie przeważają nad tymi odgórnymi. Komunikaty propagandowe na gębach mają najczęściej na charakter wtórny, to znaczy powielają treści, tak jak widzieliśmy szereg tutaj przykładów w trakcie tej prezentacji, które pokazywały to, że szereg tych komunikatów jakby było powielanych z monet, albo były one transmitowane też przez inne oficjalne partie kanały propagandy. Co również mogłoby wskazywać na to, że większość tych gem była zamawiana tak naprawdę na prywatny użytek. Gemy poświadczają, że te kampanie propagandowe w całym Rzymie były skuteczne i ich odbiorcy reagowali zgodnie z intencjami nadawców. Mamy pełny spektrum tych działań propagandowych, czy to promocja jednostki, czy upamiętanie wydarzeń, czy podkreślanie wyjątkowego statusu społecznego, wszystko to jest na gemach obecne. Ta produkcja gem propagandowych, tak jak było przedstawione na tych wykresach, narastała stopniowo i zachowywały oczywiście pewne ewolucyjne zmiany, ale tym punktem kulminacyjnym była ta wojna domowa w okresie pomiędzy 44 a 27 przed Chrystusem. Polityka miała więc znaczący wpływ też w ogóle na wzrost produkcji gigantycznej w Rzymie i w środkowej Italii, powiedzmy na działalność tych warsztatów. Z pewnością była takim elementem, który napędzał tą produkcję. I zapanowania cesarza Augusta, tak jak widzieliśmy, ta polityka staje się pełnoprawnym medium propagandy, co jest potwierdzone zarówno w źródłach archeologicznych, jak i pisanych, i też to właśnie istnienie chociażby warsztatu cesarskiego również to nam potwierdza. I takim ostatnim, powiedzmy też ciekawym wnioskiem jest to, że zaangażowanie polityki do celów propagandowych w Rzymie spowodowało, że bardzo duża ilość czołowych rewerów emigruje z helenistycznego wschodu na rzymski zachód, przynosząc ze sobą nowe formy, takie jak na przykład kamee lub naczynia. Bardzo dziękuję za uwagę i chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że większość tutaj podczas tej prezentacji zaprezentowanej zostało jedynie pewien wybór oczywiście zabytków poruszonych, tylko najważniejsze problemy. Znacznie więcej można znaleźć w książce, która publikacji mojego doktoratu, która ukazała się w tym roku nakładem wydawnictwa FOPS po wschodzie. Jest to publikacja w open access, opublikowana w open access, czyli PDF można pobrać ze strony wydawnictwa. Tutaj umieściłem link też do tej publikacji, także jeżeli ktokolwiek byłby zainteresowany różnymi elementami, powiedzmy, zaangażowania polityki w machinę propagandową Rzymu, też odsyłam do tej publikacji. Także dziękuję bardzo za uwagę.